Chciałbym dzisiejszego poranka mówić o wyborach, o wpływie naszych wyborów na nasze osobiste życie, jak i na życie tych, którzy są obok nas, naszych bliskich. I spojrzymy na życie młodego człowieka, który bardzo dobrze zaczął. Po pewnym czasie stał się bardzo, bardzo bogatym człowiekiem i to stało się źródłem jego problemów, kłopotów. Ten młody człowiek razem ze swoim wujem Abrahamem w czasie głodu zamieszkał w Egipcie. I po kilkunastu latach, gdy wracali z tego kraju, byli bardzo bogatymi ludźmi. I wkrótce doszło do przepychanek pomiędzy pasterzami tych stad, owiec i bydła. Także w pewnym momencie Abraham powiedział do tego młodego człowieka takie słowa: niechże nie będzie sporu między mną a tobą i między pasterzami twoimi a moimi. Jesteśmy przecież braćmi. Czyż cały kraj nie stoi przed tobą otworem? Odłącz się więc ode mnie. Jeśli chcesz pójść w lewo, ja pójdę w prawo, a jeśli chcesz pójść w prawo, ja pójdę w lewo. To była pierwsza Mojżeszowa 13:8-9. I pismo mówi, że w tym momencie się rozstali. I myślę, że to był moment, w którym Lot popełnił bardzo duży błąd. Na jego miejscu myślę, że byłoby właściwą rzeczą powiedzenie: gdy byłem z tobą, Pan Bóg mi błogosławił w nadzwyczajny sposób. Ja nie chcę opuszczać i być daleko od kogoś, przy kim tak w realny sposób jest Boża obecność. Chcę być z tobą. Mógł zareagować w inny sposób. Mógł powiedzieć: Locie, to ty, Abrahamie, to do ciebie powinno należeć to, ten pierwszy wybór. To ty powinieneś zdecydować, a ja wezmę to, co zostanie. Z pewnością to był ambitny młody człowiek. Jak popatrzył na te nawodnione okolice, o wodę jest bardzo trudno na Bliskim Wschodzie, ale gdy zobaczył ten taki ogród piękny, warzywny w okolicach Jordanu, był gotowy pójść do tej ziemi. Niestety były to ziemie, które leżały bardzo blisko miasta, które nazywało się Sodoma. I to, co zadecydowało o jego wyborze, to po prostu warunki materialne, jakie były związane z byciem w tym tak dobrym miejscu. Jak powiedziałem, był ambitnym młodym człowiekiem, chciał pomnażać bogactwo, być może chciał rywalizować ze swoim wujem i być może po paru latach byłby nawet od niego bogatszy. Mam pytanie, gdyby zapytał Abrahama o jego radę, czy Abraham poradziłby mu, by ten młody człowiek, Lot, poszedł do Sodomy? Gdyby ten młody człowiek, Lot, zapytał Boga o to, gdzie ma pójść, myślisz, że Bóg wysłałby go do Sodomy? Żaden człowiek nigdy nie znalazł się w swojej Sodomie, dlatego że wysłał go tam Bóg. To ważne zdanie. Żaden człowiek nie znalazł się w swojej Sodomie, dlatego że Bóg go tam wysłał. Lot sam o tym zdecydował i pismo mówi, że rozbił swoje namioty w okolicach Sodomy. Nie wszedł do tego miasta, ale rozbił swoje namioty przed Sodomą. Nie wiemy, jak długo żyli w tej ziemi, ale z pewnością ludzie, którzy obserwowali to, jak sobie radził, mówili: to młody, przedsiębiorczy człowiek w krótkim czasie będzie bogatszy niż jego wuj. Wystarczy popatrzeć na ziemię, która jest w jego posiadaniu. Lot znalazł się w sytuacji, kiedy bardzo szybko mógł się wzbogacić. Nie wiemy, Biblia tego nie mówi, jak długo był w tym miejscu, ale następną rzeczą, którą pismo podaje o Locie, to jest to, że zamieszkał w Sodomie. Najpierw rozbił swoje namioty pod Sodomą, upłynął pewien czas, nie wiem jak długi, i Biblia mówi, że zamieszkał w Sodomie. A co Biblia mówi o mieszkańcach tego miasta? Cytuję: mieszkańcy tego miasta byli źli i bardzo grzeszni. I Lot zaczął żyć bardzo blisko tych ludzi, praktycznie pomiędzy nimi. Czyli
świadomy sposób teraz podjął decyzję, by znaleźć się wśród nich, by zamieszkać. Informacje o zepsuciu, bezbożności tego ludzi, tego miasta docierały do Boga i Bóg w pewnym momencie postanowił zniszczyć to miasto. Już pytałem, gdyby Lot zapytał Boga, to na pewno Bóg mu by nie doradził, ażeby poszedł i zamieszkał w tym mieście. Uważam, że jednym z największych błędów, jakie my popełniamy jako ludzie, to jest to, że nie pozwalasz Bogu, by decydował o tym, co jest dobre dla ciebie i dla mnie. Największy błąd, jaki popełniają ludzie, to jest to, że nie pozwalamy, by On decydował o tym, co jest dla nas dobre. Pan Bóg nigdy nie wysyła człowieka do miejsca, które go zniszczy. Nigdy tego nie robi, który go zrujnuje. Nie czytamy, że gdy Lot mieszkał przez dłuższy czas w Sodomie, tam zbudował jakiś ołtarz dla Pana Boga. Nie ma takiej informacji. Myślę, że nawet nie przypuszczał, że to, że zabierze swoją rodzinę do tego miejsca, tak naprawdę zniszczy tę rodzinę. Nie był tego zupełnie świadomy. Nie patrzył na to. Gdybyśmy go zapytali, co przyprowadziło go do tego miejsca, to odpowiedź jest jedna. Biznes. Kasa. Doprowadziła, możliwości, jakie odnajdywał w tym mieście, doprowadziły go do tego miejsca. Być może mówił do siebie, mam dużą rodzinę, wielu na mnie polega, jest ode mnie zależnych. Muszę się o nich zatroszczyć. Idę do Sodomy. Biznes to biznes. Trzeba o niego zadbać. Idzie do Sodomy i krótko po jego wejściu do tego miasta zaczynają się kłopoty. Sodoma jest zaatakowana. On jako mieszkaniec tego miasta musi bronić tego miasta. W czasie tej wojny dostaje się do niewoli. Dobrze, że nie zginął w czasie tej walki. Dobrze, że nie zginęli jego bliscy w czasie tej walki. Ale stał się niewolnikiem. On sam, jego żona i jego dzieci. Mógłby umrzeć jako niewolnik, gdyby nie interwencja Boga, który wysłał Abrahama. Abraham ze swoimi ludźmi pokonuje tych, którzy uwięzili Lota, uwalnia go i odzyskuje cały jego majątek. I możemy sobie tak myśleć, spekulować, że to po tak twardej lekcji, jaką otrzymał, to będzie się trzymał od tej Sodomy tak daleko, jak to będzie możliwe. To jest logiczne, prawda? Jeżeli znalazłem się w miejscu, w którym dzieją się tak tragiczne rzeczy, to będę się jak najdalej od tego miejsca trzymał. Już tam nie wrócę. Wydaje się, że to jest naturalna reakcja, że nie wracam do miejsca, w którym spotkało mnie tyle problemów, do miejsca, w którym otarłem się o śmierć, do miejsca, w którym stałem się niewolnikiem, że do tego już nie wrócę, gdy zostałem uwolniony. Tak się nie stało. Tak się nie stało. I to jest dla mnie zagadką, dlaczego człowiek pozostaje w swojej Sodomie, gdy ma ciągle z tego powodu jedną rzecz – kłopoty. Dlaczego zostajemy w swojej Sodomie, pomimo tego, że ciągle mam z tego powodu problemy? Jest napisane, że Lot wrócił do Sodomy po tym, jak został uwolniony. Być może powiedział, dużo straciłem, muszę wrócić, odzyskać to, co straciłem. Muszę to zrobić dla dobra mojej rodziny, dla dobra moich dzieci. I tak czytamy, że Lot sobie prosperował w Sodomie. Gdybyś odwiedził Sodomę, zanim przyszli do niej dwaj tajni agenci Boga, czyli aniołowie, to nie znalazłbyś bardziej bogatego mieszkańca miasta niż Lot. Na międzynarodowe fora ekonomiczne jako przedstawiciel prężnie rozwijającego się lokalnego biznesu był właśnie wysyłany Lot. Tak działa świat, w którym żyjemy. Być może powierzono mu urząd miasta Sodomy, nie wiemy, urząd prezydenta. Na pewno jedna rzecz jest pewna, należał do finansowej elity tego miasta. A pani Lotowa na co dzień przebywała wśród ludzi kultury, sztuki, mody tego miasta. Dobrze się powodziło. Ich dzieci też się bawiły, przebywały z najmożniejszymi,
Ale że to byli ludzie, którzy sobie Panem Bogiem za bardzo głowy nie zawracali albo uważali, że religia to sprawa osobista i nie wypada o tym mówić w dobrym towarzystwie, to już za bardzo rodziców tych dzieci nie ruszało. Być może Lot był jednym z sędziów, miał duży wpływ. Być może sporo budynków, sporo kamienic należało do pana Lota. Czas biegł naprzód. Pewnego dnia, gdy Lot siedział na miejscu sędziego w bramach miasta, pojawiło się dwóch obcych. Obywatele Sodomy nie znali tych ludzi, ale Lot wiedział, że 20 lat wcześniej, gdy przebywał z Abrahamem, to widział ich w domu swojego wuja. Poznał ich, wyszedł na ich spotkanie, pokłonił się aż do ziemi i zaprosił do swojego domu. Oni się opierali, żeby przenocować u niego, ale on tak nalegał, że na to się zgodzili. I wieczorem Biblia mówi, że wszyscy mieszkańcy tego miasta Sodomy zgromadzili się przed domem Lota i nie mieli dobrych zamiarów. To było silne lobby takie homoseksualne w tym mieście. I chcieli się zabawić z tymi dwoma nowo przybyłymi mężczyznami. Lot próbuje ich spacyfikować. To do niczego nie prowadzi. Wiesz, jak go przywitali? Idź precz. Przybył tu jako przybysz, a teraz chce być sędzią. Lot został wciągnięty do domu, drzwi zostały zaryglowane. Napastnicy atakujący jego dom zostali porażeni ślepotą przez tych dwóch tajnych agentów Pana Boga. Ale od tego momentu autorytet, wpływ Lota w Sodomie należał i był pieśnią przeszłości. Był w tym mieście od 20 lat i w najmniejszy sposób nie zmienił tego miejsca. Nie zapomnij, że żaden człowiek nie może pójść do Sodomy i zachować swój pozytywny wpływ, gdy Bóg ciebie tam nie posyła. To jest niemożliwe. Jeżeli znajdujemy się w miejscu, w którym Bóg nie chce, byśmy byli, to skończy się nasz pozytywny wpływ, jaki do tej pory mieliśmy. Zakładam, że Lot żył w pięknej, drogiej posiadłości, ale jego serce było coraz dalej od Boga. To, że się komuś powodzi, że tobie się powodzi, że masz wiele, niekoniecznie musi oznaczać to Boże błogosławieństwo. Bardzo szybko i często jest nam łatwo postawić znak równości pomiędzy tym, co posiadamy, ilością tego, a Bożym błogosławieństwem. Wysłani przez Boga aniołowie powiedzieli Lotowi: kogokolwiek masz tu jeszcze w tym mieście, zięciów, synów lub córki, wyprowadź, wyprowadź z tego miejsca. Jeżeli idziemy do miejsca, w którym Bóg nie chce, żebyśmy byli, a jesteśmy rodzicami, to nie idziemy tam sami. Jeżeli idę do miejsca, w którym Bóg nie chce mnie mieć, a jestem rodzicem, to nigdy do tego miejsca nie idę sam. Zabieramy swoich synów, zabieramy swoje córki, zabieramy swoje wnuczki, zabieramy swoich wnuków, zabieramy swoich prawnuków. Jeżeli opuszczasz Boga, idziesz do świata, który Bogiem się nie przejmuje, to sprawiasz, przyczyniasz się do tego, że twoje dzieci poślubią kogoś z Sodomy. I nie będzie to ktoś, nie będą to ludzie, dla których Pan Bóg będzie kimś najważniejszym. To, co poślubią twoje dzieci, to problemy i duchową śmierć dla swoich rodzin. Przesłanie dla Lota, przekazane przez tajnych agentów Boga, brzmi jednoznacznie. Kogokolwiek tu masz, wyprowadź z tego miejsca. Zniszczymy bowiem to miejsce. Ludzie pytają, dlaczego jest im tak ciężko? Dlaczego mają tak wiele problemów? Dlaczego tak często żyją w obciążeniu, przygnębieniu? Dlaczego pomimo tego, że mają coraz więcej, brak zadowolenia z życia i z tego, co się ma? Dlaczego jest tak, że brakuje czegoś nieuchwytnego? Dlaczego jest tak, że bez przerwy za czymś gonimy i nigdy tego nie możemy dopędzić?
czegoś, co daje prawdziwy pokój, prawdziwe spełnienie. Bardzo często, dlatego że nasze serca oddalają się od Boga, a są zbyt blisko Sodomy. Lot przez 20 lat najprawdopodobniej nie miał czasu, aby zbierać swoją rodzinę, modlić się do swojego Boga. Niestety, w tym czasie jego najbliżsi nawiązali bardzo silne relacje z mieszkańcami Sodomy. I wyobraźmy sobie, jak starszy człowiek w nocy, po cichu, wychodzi ze swojego domu, idzie do domu, do domów, w których mieszkają jego przyszli zięciowie, idzie do tego miejsca, puka do tych drzwi, nie ma odpowiedzi. Puka jeszcze raz, nie ma odpowiedzi. I wreszcie ściszonym głosem wypowiada imię swojego przyszłego zięcia. W końcu ktoś uchyla okno. I słychać pytanie, kim jesteś? To ja. Twój przyszły teść. Przyszli do mnie dwaj aniołowie Boga. Mówią, że wszyscy, którzy zostaną w tym miejscu, zginą. Musimy uciekać. Jaką mógł usłyszeć odpowiedź? Ojciec, ostatniego wieczoru trochę za dużo wypiłeś. Wymyśl jakąś lepszą historyjkę. Idź już spać. Nie potraktowali go na serio. Dlaczego? Lot stracił swoje świadectwo. Stracił swój autorytet. Przestał być wiarygodny. Wyobraź sobie, że ta sama sytuacja powtarza się przy domu, w którym mieszka jego kolejny przyszły zięć. Lot wystarczająco długo był z Abrahamem, aby wiedzieć, że można polegać na tym, co mówi Bóg i jego wysłannicy. I teraz, wyśmiany przez przyszłych zięciów, wraca do domu. I wyobraź go sobie, starszy człowiek ze spuszczoną głową, z dłuższymi włosami. Siwe włosy opadają na pomarszczone, zmartwione czoło. Łzy spływają po zatroskanej twarzy. Ludzie, wśród których mieszkał, uważali go za człowieka sukcesu. Ale jednego nie widzieli. Nie widzieli końca jego życia. Był bogatym człowiekiem, do tego dążył, osiągnął to. Ale jaką poniósł stratę? Jak wielką stratę poniósł. Wraca do domu jako złamany człowiek. Wczesnym rankiem Biblia powiada, że aniołowie przymusem wyprowadzają Lota, jego żonę i jego dwie córki z ich domu, z ich ulicy, z ich miasta, w którym mieszkali. I Biblia mówi, że oni się ociągali. Ale czy mogli się zachować inaczej? Zostawili wszystko, zostawiali wszystko, co kochali. Zostawiali ludzi, których kochali, ze świadomością, że ci ludzie za chwilę będą zniszczeni. Zadam pytanie. Gdzie są twoje córki? Gdzie są twoi synowie? Gdzie są twoje dzieci? Czy nie było tak, że stwarzałeś pewne możliwości, żeby korzystały ze swojej szansy, które może dostarczyć im świat i życie, a gdzie oni teraz są? Gdzie oni są? Pomogłeś znaleźć się w środowisku, które daje im możliwości, większe możliwości. Ale czy to jest środowisko, które pozwala im, pomaga być bliżej Boga? Jeżeli nic się nie zmieni, dojdą do punktu, z którego nie będą chciały już wrócić. Jeżeli tylko możesz, zabierz swoje dzieci z tego miejsca, przynaglaj je, by opuściły Sodomę, w której żyją. Żeby uciekały z miejsc, w których nigdy nie powinny się znaleźć. Zanim nie będzie za późno i zanim nie nadejdzie sąd. Biblia mówi, że Lot
opuścił Sodomę. Wiemy już, że Lot i jego rodzina się ociągali, nie można za to ich winić. Mieli nadzieję, że to ten sąd się to chociaż trochę opóźni i uda im się przynajmniej niektórych ocalić z tych, których kochali. Tak się nie stało. Jest napisane, że aniołowie siłą musieli ich wyprowadzić. Pomyśl przez chwilę o matce i o żonie Lota, co się musiało dziać w jej sercu. Nie wiemy, ile dzieci miał Lot i jego żona. Zabrali tylko dwie córki, które były jeszcze z nimi w domu. Być może mieli więcej dorosłych już dzieci, tego nie wiemy. Ale gdyby mieli tylko te dwie córki, które musiały zostawić swoich narzeczonych, to już jest wystarczająca tragedia. Wyobrażasz sobie te dwie młode kobiety w tej sytuacji? Nakaz dwóch aniołów nie pozostawia złudzeń. Cytuję. Ratuj się, bo chodzi o twoje życie. Nie oglądaj się za siebie. Nie zatrzymuj się. Uchodź, abyś nie zginął. Nowy Testament powiada, że żaden, który przyłoży rękę do pługa i ogląda się wstecz, nie nadaje się do Bożego Królestwa. Ewangelista Łukasz, 9 rozdział, 62 werset. Wiemy, że żona Lota opuszcza Sodomę, ale patrzy wstecz i dosięga ją Boży sąd. Zamienia się w słup soli. Mam świadomość, że stan serca i umysłu wielu dzisiejszych współczesnych chrześcijan jest podobny do stanu serca żony Lota. Formalnie wyszli ze świata, ale ich serce ciągle jest w świecie. Czy naprawdę muszę rezygnować z tego, co może zaoferować mi świat? Czy naprawdę muszę zaprzeć się samego siebie, by móc być uczniem Jezusa? Naprawdę? Ludzie się ociągają, patrzą wstecz, żyją przeszłością. Gdy to się nie zmieni, jest tylko jedna rzecz pewna. Sąd. Do tego momentu życie w Sodomie wyglądało jak zwykle. Ludzie jedli, pili, sprzedawali, handlowali, pożyczali, bawili się, wychodzili za mąż, żenili się, aż do momentu, gdy Lot opuścił miasto. Być może nikt nie zauważył, że Lota już nie było. Ludzie z miasta, nawet tak bliscy im ludzie, jak przyszli zięciowie, też nie uwierzyli Lotowi. Biblia powiada, że sam Bóg zniszczył te dwa miasta, Sodomę i Gomorę. Zginęli wszyscy. Wielcy i mali, bogaci i biedni, wpływowi i ludzie, którzy nie mieli żadnego wpływu, wszyscy zginęli. Grzech tego miasta był tak wielki, że Bóg nie mógł już tego dłużej tolerować. Zesłał sąd. Jeżeli żyjesz w Sodomie, jeżeli żyjesz w miejscu, w którym Bóg nie chce, byś był i nie chcesz wyjść z tego miejsca, to spotkasz się z sądem. Być może świat, otaczający cię ludzie będą uważali ciebie za człowieka sukcesu. Będą to w tobie zauważali, będą to w tobie jakby dostrzegali, cenili. Wiesz, ale ludźmi prawdziwego sukcesu to nie są ludzie, którzy za takich są uważani, gdy są młodzi, gdy są w wieku średnim. To koniec życia. Pokazuje prawdę o tym, kim jesteśmy, jak żyliśmy. Lot całe swoje życie spędził na zdobywaniu bogactwa dla siebie, dla swoich dzieci. Tymczasem stracił nie tylko to, co zbierał przez całe życie, gromadził, ale być może stracił również, na pewno stracił relacje ze swoimi dziećmi, gdy miał ich więcej, to stracił ich w czasie tego sądu. Może przybyłeś do miejsca, w którym jesteś, do miasta, w którym mieszkasz, do kraju, w którym mieszkasz, z tą samą perspektywą, co Lot. Pieniądze, biznes, lepsze życie, wyższy standard życia,
No, wiem, że istnieje duże ryzyko, że dzieci znajdą się w niebezpiecznym środowisku, niebezpiecznym miejscu, ale chcę dobrego życia. Chcę pieniędzy, chcę wygody. Pojadę gdziekolwiek, wyemigruję. Dojdę do dużej kasy, do życia na poziomie. To stan niestety wielu polskich chrześcijan, którzy żyją w różnych częściach świata i naszego kontynentu również. Czy życie Lota to życie człowieka, który odniósł sukces? To była jedna wielka porażka. Stracił zięciów, stracił relacje ze córkami, stracił swoje posiadłości, stracił swój wpływ na społeczeństwo, stracił żonę, stracił autorytet, stracił reputację, przyjaźń swojego wuja Abrahama. Chyba sporo stracił. Walczmy o ważniejsze rzeczy. Miejmy ambitniejsze plany. Wołajmy do Boga, aby zbawił naszych bliskich, nasze dzieci, zanim będzie za późno. Jeżeli swoim życiem, jeżeli swoimi wyborami przyczyniłeś się do tego, że twoi bliscy znaleźli się w niebezpiecznym miejscu, błagaj Boga o przebaczenie. Pozwól, ażeby Duch Święty wyprowadził ciebie z miejsc i sytuacji, które są skazane na Boży sąd. Zawróć. Zanim będzie za późno. Być może miałeś wielkie ambicje związane ze swoimi dziećmi, chciałeś dla nich wielkich rzeczy, a zamiast tego w ich sercach pojawiła się obojętność wobec Boga, wobec Jego słowa. Być może dostatek, w jakim zaczęli żyć, jakim zaczęli się otaczać, sprawił, że Pan Bóg przestał być im potrzebny i tak prawdę mówiąc, Ty też przestałeś im być potrzebny. Nie idź śladami Lota. To Lot w bardzo dużym stopniu przyczynił się do tego, co stało się z jego rodziną. Nie bądź jak Lot. Uciekaj z miejsca, w którym Bóg nie chce, żebyś był ty ani twoi najbliżsi. I pamiętaj, twoje i moje wybory nie mają tylko wpływu na moje i twoje życie. Moje i twoje wybory mają potężny wpływ na życie naszych najbliższych. Powstańmy do modlitwy. Wiesz, co Pan Bóg mówi do twojego serca. Stań przed Nim w całej szczerości i bezradności. Jeżeli potrzebujesz przebaczenia, to o nie błagaj. Jeżeli potrzebujesz odwagi i mądrości do podejmowania właściwych wyborów, poproś Go o to. Porozmawiaj ze swoim Ojcem. Amen.